Cześć, witam w kolejnym odcinku Wodnika Szuwarka. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić boster. Taki boster na zimną wodę, idealny na wiosnę. W filmie ograniczę się do minimum. Pokażę tylko tyle, co będę musiał. Całą resztę znajdziecie w artykule, do którego link umieszczę w opisie do tego filmu. Zaczynamy. Co się to dzieje? Za pomoc w realizacji odcinka dziękujemy Marrol www.marketrolniczy.pl. Podejrzewam, że każdy wędkarz, każdy karpiarz doskonale wie, co to jest boster, także nie będę się zbytnio na ten temat uzewnętrzniał. Boster jest płynnym dodatkiem o dość gęstej konsystencji, służącym do dopalania zanęt i przynęt. Głównie jednak zanęt. Do przynęt stosujemy raczej dipy. Boster po wymieszaniu z zanętą, kulkami, peletem czy ziarnem ma stworzyć w wodzie chmurę zapachowo-smakową, a tym samym szybciej przyciągnąć ryby w okolice naszego zestawu. Ma je również pobudzić do żerowania. Baza, czyli tak zwana część płynna, składa się z tylko trzech produktów. Jest to gliceryna farmaceutyczna, melasa buraczana. Zaprosiliśmy też do tego odcinka królową Szkocji, Margot. Procentowa zawartość części płynnej przedstawia się w następujący sposób. Jak widzicie, całość daje nam 100%, każde 10% to jest 100 ml. Całość ma dać nam litr. Teraz słów kilka na temat dodatków. Sól. I zwracam uwagę, że musi to być sól dobrej jakości, himalajska albo kłodzka. Nie kupujemy takiego szajsu jodowanego, który najczęściej występuje w sklepie. Mączka szprotkowa, mrożona ochotka, szprotki wędzone, drożdże piwne i ekstrakt z małży. Dodatkowo przyprawa indyjska garam masala, ona jest taka jednocześnie słodka i ostra. Dodatkowo ten boster szprota kokos wzbogaca jeszcze aromatem spożywczym z firmy Jar. Tak się prezentuje skład pierwszego bosterka. Czas na drugi. Teraz nie pozostaje nam już nic innego, jak te wszystkie produkty ze sobą połączyć, dobrze wymieszać i tyle. Boster będziemy mieli gotowy. Błędnie.
Jak widzicie, ja tu celowo zostawiam szyjkę pustą. Tu jest dużo takiej gęstej treści w środku. Przed użyciem po prostu tą butelką trzeba wstrząsnąć, żeby to się wszystko dobrze wymieszało. Tyle. Im dłużej, tym lepiej. To minimum 2 minuty są potrzebne, żeby te składniki się wymieszały. Zlewamy do butelki. Szybka akcja pod tytułem konkurs. Jeżeli chodzi o królową Szkocji, to zostawię sobie ją dla siebie. Z kolą da się ją zniszczyć. Ten booster szprota kokos jest zarezerwowany, ale ten na bazie ekstraktu z małży i ochotki jest do zgarnięcia. Jeżeli ktoś z Was chciałby zostać testerem i ten właśnie booster przetestować, niech w komentarzu napisze, chcę zostać testerem, no i cokolwiek jeszcze sensownego tam dopiszę. Ja wśród tych osób wybiorę jedną i do niej wyślę ten booster do testów. Celowo robię to na końcu. Jest to też taki bonus dla tych, którzy wytrwali. Także jeżeli macie ochotę, to bierzcie się do roboty. No oczywiście należy być subskrybentem kanału i dobrze by było dać też łapkę w górę. To tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.